motocyklistów i przyszłych motocyklistów. W tym roku wróciłem do szkoleń podstawowych, nauki jazdy, jak również techniki jazdy i na pewno w tym sezonie troszeczkę więcej tych filmików, jeżeli chodzi o technikę jazdy, szkolenia podstawowe Państwu zaprezentuję. Jeżeli chodzi o moją jazdę na jednośladach, to mam do czynienia z nią już ponad 40 lat i większość tego okresu niestety była to jazda intuicyjna. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju szkolenia techniki jazdy, to oczywiście wszystkich kierowców na nie namawiam, ale szczególnie motocyklist. W 2010 roku, kiedy na swojej drodze spotkałem niesamowitego gościa, który ma naprawdę duże parcie na bezpieczeństwo, szczególnie bezpieczeństwo motocyklistów, moje spojrzenie na zagadnienia techniki jazdy totalnie się zmieniły. Tą osobą jest Tomek Kulik. Spotkaliśmy się w 2010 roku w trakcie podnoszenia kwalifikacji instruktorskich. Robiliśmy wtedy szkolenie na instruktora techniki jazdy i to od tamtego momentu zaraził mnie pasją do techniki jazdy na motocyklu, bo przecież wiele lat jeździłem motocyklami różnego rodzaju, z tym, że tak jak powiedziałem wcześniej, ta jazda była intuicyjna. Moje spojrzenie na jazdę na motocyklu właśnie to ten człowiek, Tomek Kulik, instruktor nauki i techniki jazdy, pasjonat jazdy na motocyklu, pasjonat techniki jazdy na motocyklu, prekursor, można powiedzieć, szkoleń motocyklowych w Polsce, jeżeli chodzi o podstawowe szkolenia na torach motocyklowych, jazdy po zakrętach, jaki wpływ mają prawa fizyki jeżdżąc na motocyklu. O tym wszystkim ewentualnie sobie porozmawiamy w tych moich krótkich filmach kolejnych. Dzisiaj chciałbym zająć się zagadnieniem przeciwwskazań i jej zrozumienie spowodowały, że bardziej zrozumiałem, co się dzieje z motocyklem, a to proporcjonalnie przełożyło się na to, że moje bezpieczeństwo i frajda jazdy na motocyklu wzrosły. Powiem więcej, jazda na motocyklu dała mi niesamowitego kopa. Już nie muszę stosować specjalnych diet, żeby przed sezonem się odchudzić. Po prostu motywacja, która i frajda, jaką niesie jazda na motocyklu w sezonie, powoduje to, że bardzo chętnie zimą korzystam z różnego rodzaju ruchu, czy to w siłowni, czy na wolnym powietrzu, utrzymując odpowiednią kondycję, co dla facetów po 40 ma spore znaczenie, dlatego że wtedy zaczynają się różnego rodzaju pojawiać choroby cywilizacyjne i jak usiądziemy na kanapie i będziemy tylko siedzieli tą zimą, no to wiadomo, że każdemu z nas ileś kilo przybędzie, później tych kilogramów ciężko jest się pozbyć. Pasja motocyklowa spowodowała to, że nie siedzę na kanapie zimą. Mam naprawdę dużo fanów z tego, że ruszam się, ćwiczę, bo głównym, podstawowym celem tego wszystkiego jest to, że w lutym czy w marcu, zależy od pogody, wsiądę na motocykl i będę mógł przez kolejne miesiące spełniać swoją pasję życiową, czyli jazdę na motocyklu. Ale przejdźmy do zagadnienia, które chciałem dzisiaj omówić. Zagadnienie przeciwskrętu, czyli w jaki sposób skręcić, żeby skręt był bezpieczny, żeby skręt był świadomy, żeby w sposób odpowiedni zareagować na nagle pojawiającą się na drodze przeszkodę, czyli w sposób świadomy wykonać skręt motocyklem. To często ten tak zwany przeciwskręt, który ma w polskim internecie więcej wpisów
często w przeglądarkach niż Justin Bieber, nie do końca jest rozumiany przez fanów jazdy na motocyklu. Jako instruktor motocyklowy nagminnie spotykam się z tym w trakcie szkolenia, że nie rozumiemy, dlaczego tak się dzieje. Dlatego chciałbym tutaj w prosty sposób wyjaśnić, na czym polega skręcanie motocyklem. Omówię to pod kątem teoretycznym, później pokażę ćwiczenie, oczywiście do wykonania na placu manewrowym lub ewentualnie na jakiejś mało ruchliwej drodze, żeby w celu przekonania się o tym, że to faktycznie działa. Jeżeli chodzi o historię przeciwskrętu, to słowo czy to zjawisko nie pojawiło się nagle i nie pojawiło się 10 lat temu. Historia techniki skrętu motocyklem sięga ponad 100 lat. W polskiej literaturze informacja o tym, w jaki sposób skręcić jednośladem, pojawiła się bodaj w latach 30. w podręczniku żołnierza wojsk łączności. Także historia jest dosyć odległa, ale nie do końca zrozumiana, dlatego zaczniemy sobie to po kolei wszystko omawiać. I takie pierwsze pytanie. Jak myślicie, kiedy motocykl zaczyna skręcać? Motocykl zaczyna skręcać, jak go przechylamy. A dlaczego? Czyli zwróćmy uwagę na oponę motocyklową. Ona inaczej niż w aucie jest, widzimy, półokrągła, nie płaska. Dlatego motocykl będzie skręcał wtedy, jak go będziemy przechylać. Jeżeli motocykl zaczniemy przechylać, będzie średnica zataczanego koła się zmniejszała, czyli automatycznie będzie następował skręt motocykla. Co zatem zrobić, żeby go przechylić? Należy zrobić to w taki sposób. Jeżeli chcemy skręcić w lewo, należy lewą ręką popchnąć kierownicę do przodu. Zdziwienie? No tak, na chłopski rozum wydawałoby się, że jeżeli chcemy pojechać w lewo, to należy popchnąć prawą ręką kierownicę, czyli koło skręcić do zakrętu. W przypadku jednośladu nic bardziej mylnego. Właśnie tutaj wchodzimy teraz w zagadnienie przeciwskrętu. Żeby motocykl skręcił, trzeba go chwilowo wytrącić z równowagi. I właśnie to robimy w taki sposób, że działamy przeciwnie niż rozum nam podpowiada. Chcemy skręcić w lewo, lewa ręka pcha kierownicę do przodu. Chcemy skręcić w prawo, prawa ręka pcha kierownicę do przodu. Dlaczego tak się dzieje? Za chwilę na tym oto przyrządzie, który przygotowałem specjalnie na rzecz pokazu, żebyście łatwiej zrozumieli, pokażę, jak zachowuje się koło motocykla i jak zachowuje się punkt podparcia motocykla w przypadku, gdy pchamy kierownicę lewą ręką do przodu lub prawą ręką do przodu. Czyli przechodzimy do eksperymentu naukowego. Jak wytłumaczyć zdrowemu chłopu, że skoro chce pojechać w lewo, to musi lewą ręką popchnąć kierownicę do przodu, czyli de facto koło skręcić w prawą stronę. Posłużę się tutaj eksperymentem naukowym, który zaczerpnąłem od Tomka Kulika, na podstawie którego bardzo łatwo jest to zachowujące się koło w trakcie skręcania zrozumieć. Popatrzmy. Ten wskaźnik
Zaznaczyłem tutaj na niebiesko mniej więcej jego środek ciężkości. Stawiając go na palcu, mamy punkt podparcia. Tak samo koło ma w tym miejscu punkt podparcia, jak mój kij postawiony na palcu. I teraz zobaczcie, co robię. Jeżeli pracuję w boki, w prawo, w lewo, punktem podparcia, to patyk utrzymuje równowagę. Tak samo koło motocyklowe. Pracuje lewa, prawa i w przypadku, gdy jedziemy powyżej prędkości równowagi, nie potrzebuje tak naprawdę jeźdźca, żeby tą równowagę utrzymywać. I teraz zwróćmy uwagę, co się zadzieje w przypadku, gdy chcemy skręcić w lewo, czyli mówiliśmy sobie już, że żeby skręcić w lewo, należy przechylić motocykl w lewo. Zobaczcie, co się dzieje z punktem podparcia motocykla koła w przypadku tego naszego przyrządu eksperymentalnego, który powinien w sposób łatwy dać Wam możliwość zrozumienia. Jeżeli punkt podparcia przechylę, pójdzie w prawo, popatrzcie, idzie punkt podparcia w prawo, kij poleciał w lewo. Jeżeli punkt podparcia przemieszczę w lewo, kij poleciał w prawo. Tak samo jest z kołem motocyklowym, czyli jeżeli ja popchnę lewą ręką kierownicę do przodu, koło skręci się od zakrętu, w przeciwnym kierunku do zakrętu, czyli punkt podparcia chwilowo, opony z jezdnią, chwilowo przemieści się na zewnątrz, czyli w prawą stronę i motocykl, tak jak mój kij na palcu, przechyli się w lewo, rozpoczniemy skręcanie. Identycznie zachowa się koło w przypadku, gdy będziemy skręcać w prawo, czyli popchniemy prawą ręką kierownicę do przodu, na chwilę punkt podparcia, czyli koło skręci się w lewo, czyli punkt podparcia opony z nawierzchnią przemieści się w lewo, kij poleciał w prawo, czyli motocykl przechyli się w prawo. Proszę Państwa, dlaczego tak trudno nam jest to zrozumieć? Dlatego, że przecież w trakcie jazdy w lewo widzimy, że koło przecież skręcone jest w lewo. Już tłumaczę. Proszę Państwa, czyli jak popchniemy lewą ręką kierownicę do przodu, to koło ustawi się dosłownie na chwilę w przeciwnym kierunku. Często wystarczy tylko zmiana kąta, minimalna. To nie jest tak, jak nam się wydaje, że ono musi być tak, jak widzimy na żużlu, chociaż na żużlu to nie jest przeciwskręt, to jest zupełnie co innego. Widzimy, że koło jest odwrócone, przechodzi przez oś motocykla i jest skręcone totalnie w prawo, jak byśmy chcieli skręcić w lewo. Nie, tutaj takiego widocznego efektu my nie zauważymy, bo to polega tylko na zmniejszeniu chwilowym kąta i wyprowadzeniu tego punktu podparcia na zewnątrz. Czyli tak ekstremalnie, tak jak powiedziałem, popychamy w lewo, chcąc skręcić w lewo, koło ustawia się wam, koło ustawia się w prawo, czyli punkt podparcia opony z nawierzchnią wychodzi w prawo, motocykl zaczyna się przechylać w lewo, ale za chwilę koło wraca do osi motocykla i tak zwana precesja żyroskopowa kieruje je z powrotem do zakrętu. I często jest tak, że jeżeli chodzi o ten przeciwskręt, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, jak to działa. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. W różnego rodzaju czasopismach branżowych, czytając artykuły na temat przeciwskrętu, często zastanawiamy się i często czytamy tam w tych artykułach, że przeciwskręt działa od 35 km na godzinę. Spotykałem się również z informacjami, że dopiero od 60. Z mojego doświadczenia
wynika, i możecie się z tym zgodzić lub nie, ale z mojego doświadczenia wynika, że tak naprawdę ten przeciwskręt działa zawsze. Czyli już od prędkości 0 km na godzinę. I jeżeli oczywiście ktoś ma inne teorie, to subskrybując mój kanał, zachęcam do tego, czy lajkując, jeżeli film się podoba, proszę w komentarzach ewentualnie takie uzasadnienie, dlaczego od 35, a nie od zera. No bo wszyscy jesteśmy ciekawi, wszyscy się uczymy, uważam, i tutaj komentarz, jeżeli będzie uzasadniony, to będzie to kolejny krok w zdobywaniu wiedzy. A jeżeli chodzi o jazdę na motocyklu, to uczymy się całe życie tak naprawdę. Świadome skręcanie będzie powodowało to, że wasza jazda stanie się bezpieczniejsza, bo często spotykam się z tym, że motocykliści mówią: balansuj, będziesz skręcał. Oczywiście, proszę Państwa, balansowanie ciałem, popatrzcie na moją lewą rękę, ono przemieszcza kierownicę do przodu. Balansowanie, tak? Ale proszę Państwa, często w sytuacji awaryjnej to po prostu nie wystarcza. I często to jest minimalny skręt, minimalny przeciwskręt. Trzeba pamiętać o tym, że ta pozycja na motocyklu musi być taka, żebyście łokcie mieli na zewnątrz. I jeżeli wy będziecie mieli wyrobione odruchy, że w sytuacji, gdy chcę skręcić, to ja popycham ręką kierownicę, to popatrzcie, w momencie, gdy będę widział, że nie jestem w stanie ominąć przeszkody, to zobaczcie, o ile jestem w stanie z ugiętego łokcia wypchnąć tą kierownicę do przodu i mocniej przechylić motocykl, niż z zablokowanych łokci tylko skręcić na zasadzie balansu ciałem. Później często jest tak, że mówimy, paru metrów nam zabrakło, żeby ominąć przeszkodę, bo zamiast w słupek środkowy, to walnąłem w przednie koło. No dlatego, że tego skrętu nam troszeczkę było zbyt mało, tego przechyłu motocykla. Za słabo go pochyliłem, a wynika to często z tego właśnie, że ta pozycja na motocyklu jest zła, z zablokowanymi łokciami, z tak zwanymi przeprostami i nieświadomym skręcaniem, czyli balansowaniem. Uczymy się świadomego skrętu, czyli przeciwskręt, odpowiednia pozycja, łokcie na zewnątrz i jak w lewo, lewa ręka pcha kierownicę, jak w prawo, prawa ręka pcha kierownicę. Czyli pamiętajcie, skręcam w lewo, punkt po popchnięciu lewą ręką kierownicy, punkt podparcia chwilowo przemieszcza się na zewnątrz, motocykl leci w lewo. Skręcam w prawo, czyli prawą ręką popycham kierownicę do przodu. Chwilowo punkt podparcia opony z nawierzchnią przemieszcza się w lewo. Motocykl leci w prawo, czyli przechyla się w prawo, skręca w prawo. Namawiam, proszę Państwa, do subskrybowania naszego kanału. Jeżeli film się podobał, to proszę lajkujcie, zadawajcie, komentujcie, zadawajcie pytania w komentarzach. Będziemy się wspólnie uczyć, a za chwilę kolejne filmy z techniki kierowania. W tym sezonie małymi krokami będę starał się i odświeżyć zadania egzaminacyjne na placu manewrowym i troszeczkę o tej technice kierowania, która przełoży się na waszą bardziej świadomą jazdę, również będę mówił. Polecam również nasze szkolenia na placu manewrowym, czy to techniki kierowania na takich małych motocyklach, techniki jazdy sportowej, czyli zejścia na kolano, na łokieć, jeżeli ktoś chce i jest tym zainteresowany, zapraszam. Zapraszam również na szkolenia
techniki jazdy, manewrów wolnych, które nam, motocyklistom, przydatne są bardzo w mieście. A z mojego doświadczenia wiem, że ogromne problemy mają motocykliści, jeżeli chodzi o jazdę poniżej, z prędkościami poniżej progu równowagi. No i oczywiście zapraszam na nasze szkolenia na torach motocyklowych, które organizujemy na torach motocyklowych w całej Polsce. Tutaj głównym organizatorem jest Tomek Kulik, kulikowisko.pl. Przy współpracy z nim organizujemy takie szkolenia. Także jeżeli chcecie podnosić swoje umiejętności, żeby ta wasza jazda była bardziej świadoma, bardziej bezpieczna, zapraszam na nasze szkolenia. I teraz przechodzimy do przykładów praktycznych. Zobaczcie, skoro chcę skręcić w lewo, jak lewą ręką popycham kierownicę do przodu, zwróćcie uwagę na koło. Odchyliło się w prawą stronę. Ten punkt podparcia, o którym mówiłem, opony z jezdnią, wychodzi na zewnątrz, czyli na prawą stronę. Motocykl zaczyna się przechylać. Za chwilę koło wraca do osi motocykla i to, co mówiłem wcześniej, tak zwana precesja żyroskopowa, kieruje go w stronę zakrętu. Czyli popycham w lewo, lewa ręka, jak chce skręcić w lewo, lewa ręka pcha, koło kieruje się w prawo, punkt podparcia wychodzi na zewnątrz, czyli w prawo, motocykl zaczyna przechylać się w lewo, czyli jadąc po mniejszej średnicy zataczanego koła, rozpoczyna się skręt. Za chwilę koło wróci do osi motocykla, skręci się do zakrętu. Jeżeli chcę skręcić w prawo, popycham prawą ręką kierownicę do przodu, wtedy widzimy koło de facto skręca się w drugą stronę, czyli w lewo, punkt podparcia opony z nawierzchnią wychodzi na zewnątrz, czyli w lewo, motocykl przechyla się w prawo i to samo zjawisko, wraca do osi i precesja żyroskopowa kieruje koło w kierunku zakrętu, rozpoczyna się skręt.